Cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Kenet. Witajcie w nowej serii, w nowym pomyśle, który stworzyłem. Po to, aby móc tworzyć więcej materiałów, w których będę w stanie się z Wami komunikować, po to, aby móc omówić różnego rodzaju rzeczy czy informacje, które dotyczą branży, które mnie zainteresowały, które uważam za warte omówienia, ten materiał, przyznaję, jest inspirowany pewnym nowym trendem, który pojawił się również wśród zachodnich YouTuberów, czyli takiego w miarę luźnego omawiania i odnoszenia się do wydarzeń w branży, które są istotne dla wielu graczy. Będziemy się tu bardziej koncentrować na Informacjach, które nie są totalnie pojechane i odnoszą się do, również do naszego rynku, więc mam nadzieję, że będzie tu troszeczkę bardziej normalnie niż na niektórych kanałach, zwłaszcza tych zachodnich, gdzie ludzie robią wielkie halo z powodu, na przykład tego, że najnowsza postać w Star Wars Fallen Order, tak, jest biała, bo główny bohater jest biały. I to jest wielkie. Wielki show i wielki dramat. Mam nadzieję, że tego typu rzeczy tutaj ominiemy. Dlaczego zdecydowałem się na nagrywanie tego materiału? Ostatnio ze względu na to, że mam też normalną pracę, która pozwala mi płacić rachunki, utrzymać ten kanał, płacić za gry, po prostu pozwala mi robić to, co robi każdy człowiek, plus nagrywać materiały, zajmuje, zabiera mi coraz więcej czasu. Więc dlatego też jest mniej recenzji, mniej materiałów takich typowo, nie wiem, recenzenckich, testingowych i nie chciałbym, żeby kanał został zdominowany przez transmisję na żywo i przez podcasty, które uwielbiam robić. Dzięki Dropin Podcast poznałem prawie setkę niesamowitych ludzi, którzy pomagają mi tworzyć ten kanał, dorzucając swoje pomysły, dorzucając swoje punkty widzenia. Mamy Discord, na którym regularnie zarówno rozmawiamy jak i kłócimy się na różne tematy. Są tam gracze z każdej platformy, od Switcha przez pc przez oczywiście PlayStation i Xboxa. Więc jeżeli chcielibyście dołączyć do w miarę fajnej wydaje mi się grupy ludzi, to zapraszam was na Discord. A m, oczywiście nie będę rezygnował z recenzji. Nie będę rezygnował z testów i tych wszystkich materiałów, które jednak zajmują mi o wiele więcej czasu. Przykładowo ostatnia ostatnia recenzja Anthem powstawała Około trzech tygodni do miesiąca, mniej więcej, kilka razy była zmieniana, to jest 47 minut, które wy oglądaliście, które było montowane przez około 20 godzin. Więc jakby mam nadzieję, że ta forma Wam się spodoba. Jest to nagrywane w 100% na żywo, bez używania żadnego sprzętu do montażu typu Sony Vegas, więc nie mam tutaj skryptu, nie mam tutaj tekstu, więc wszyscy, którzy uwielbiają wypominać mi błędy językowe, będą się czuli po prostu jak ryba w wodzie. Więc słuchajcie, dzisiaj będziemy mówili o Guerrilla Games, o tym jak Guerrilla Games przygotowuje się do nadejścia w PlayStation 5. Więc y, tak naprawdę zac postanowiłem zacząć od takiego lekkiego tematu, który jest bardzo ogólnikowy, żebyście mniej więcej poczuli jak to będzie wyglądało. Więc y, ten tweet pojawił się 11 kwietnia, od tamtej strony jest przyczepiony i zwrócił moją uwagę, troszeczkę poszperałem, przygotowałem się i proszę bardzo. Guerrilla chce zatrudnić nowego programistę. Zanim jednak przejdziemy do tego, musimy się przyjrzeć, co zmieniło się w samej firmie mniej więcej od kwietnia 2018 roku. Wiemy, że Guerrilla pracuje teraz nad Horizon Zero Dawn 2. Wygadała się Janina, czy Janina, jak kto woli, aktorka, która podkładała głos Aiden Verso, Versio w Battlefroncie. Rozmawiała na jednym z konwentów z fanem, który był po prostu cosplayerem, ubrał się jako jej postać z gry. No i ten cosplayer wspomniał, że jakby jej postać nakłoniła go do zagrania w Horizon Zero Dawn. I ona odpowiedziała mu następująco, że Horizon jest niesamowity, tak? It's incredible. Wait till you see the sequel. You're gonna die. I know some secrets. You're gonna die. Więc powiedziała, że sam Horizon jest niesamowity. Poczekaj, aż zobaczysz kontynuację. Po prostu umrzesz. Znam kilka sekretów, poważnie umrzesz. Więc wydaje mi się, że nikt nie umrze, ale to pokazuje, że prawdopodobnie, skoro ona zna jakieś sekrety, być może jest postacią, która przeszła z dodatku Frozen Wildlands do wątku głównej gry. Zresztą każdy, kto skończył, przyznaję, jeszcze nie skończyłem, ale każdy, kto skończył, wie, że Frozen Wildlands rozwija wątek, który pojawił się na końcu. Pełnej podstawowej gry, więc jakby wiemy, że powstaje Horizon Zero Dawn. Ale Guerrilla w 2018 w kwietniu zakupiła, czy raczej wynajęła nowy budynek i mogliśmy o tym przeczytać m.in. na PlayStation Lifestyle. I podaję tą stronę, dlatego że oryginalna, czyli Head Parole, jest po holendersku. Nie znam holenderskiego, więc po prostu musicie się zadowolić PlayStation Lifestyle. I teraz zobaczcie, więc w okolicach, tutaj to jest lipiec, tak, 2018, Guerrilla Games wynajęło czy wykupiło dodatkowe 5 pięter specjalnej przemysłowej przestrzeni, która pozwoli im zwiększyć zarówno ekipę, większe, większe, mieć większe... Um, Studia do nagrywania dźwięku i e, śledzenia ruchu. Ale to nie wszystko. Zwiększyli zatrudnienie z 250 osób, które pracowały nad Horizon Zero Dawn, do 400 osób. Więc e, to jest 150. To jest, to jest naprawdę dużo. Więc e, Dlaczego to zrobili? Może o, dlaczego to zrobili? Powód jest bardzo prosty. E, chcą e, szybciej czy częściej wydawać gry. Ponieważ nad Horizon Zero Dawn pracowali przez 6,5 roku i wydali grę, która jest niesamowita. Wyznaczyła nowy standard technologiczny na konsoli PlayStation i jeżeli weźmiecie pod uwagę, jak wygląda gra, która jest tworzona przez 6,5 roku w kontekście gry, która miała być tworzona przez 6 lat, takich jak Anthem, a została stworzona przez 18 miesięcy, to widzicie, że ilość czasu poświęcona tytułowi często równa się też jakości. Nie zawsze, każdy mi tu zaraz wypomni Dude Nukem Forever, ale... Jednak chcąc wydawać gry co 2-3 lata, zarówno nowe tytuły, jak i tytuły oparte o istniejące IP, muszą zwiększyć zatrudnienie lub obniżyć jakość tytułów. Wydaje mi się, że Gorilla nie chciałaby obniżać jakości tytułu. To by było dla nich niezbyt dobre jako dla studia deweloperskiego. Więc w chwili obecnej mają dwa dobrze znane IP pod swoim dachem, czyli Killzone i Horizon. Ale. Pracują jeszcze nad kolejnym tytułem, który jest określony jako Secret Project, i dowiadujemy się tego. Mam nadzieję, że dobrze. Tutaj. Tak. Dowiadujemy się tego z informacji, która wyciekła w październiku, tak? Październik 2018, gdzie Guerrilla Games zaczęła zatrudniać osoby związane z Rainbow Six Siege. Niektóre z tych osób były nowymi pracownikami, niektóre były pracownikami powracającymi. Jak widzicie, tutaj mamy Secret Games i Secret, tak? Jest to Simon LaRouche, który 9 miesięcy wcześniej, więc tak jak mówiłem, w maju, kwietniu, dołączył do Guerrilla. Poprawiajcie mnie, słuchajcie, wszystkie błędy możecie mi wytykać. W każdym razie pracował nad Rainbow Six Siege i Chris Lee który był designerem od sprawy multi spraw multiplayerowych w Rainbow Six Siege. Więc wiemy, że pracują nad Horizon Zero Dawn i nad jeszcze jednym tytułem nastawionym najprawdopodobniej bardzo mocno na rozgrywkę sieciową. Dlaczego? Proszę bardzo. To oczywiście nie wszystkie zatrudnienia, które były dokonywane. Proszę bardzo. Tutaj mamy całą listę osób, które Zostały wyciągnięte z Ubisoftu, który, tutaj mamy gościa, który, tak jak mówię, Larusz pracował od 2006 do 2009 nad kilzą dwójką, więc e, tworzył layouty dla, czyli mapy dla multiplayera e, i tak dalej, i tak dalej. Miał bardzo rozległe, jakby na to nie patrzeć, kompetencje i zarządzał sporą częścią porcji multiplayerowej e, i mamy oczywiście. Tutaj dalsze informacje: Rainbow Six Siege, Online Multiplayer Designer, i widzicie, jeżeli przeczytacie ten fragment, to zajmował się zarówno elementami społecznościowymi, ogólną wizją i wszystkimi rzeczami związanymi z trybem sieciowym. Więc nie trudno założyć, że oprócz Horizon będziemy mieli jeszcze jeden tytuł, który będzie bardzo mocno związany z grami sieciowymi. Zresztą samo Sony wspomniało w kilku wywiadach, że chcą wydawać więcej gier multiplayerowych, więcej gier online. To nie znaczy, że gracze, którzy uwielbiają single playerówki takie jak Gold of War, takie jak Last of Us, takie jak Days Gone, muszą nagle wpadać w panikę. Nie. Sony chce oprócz Świetnej biblioteki gier singleplayerowych, która jest fundamentem ich sukcesu w obecnej generacji, chce także wejść na rynek, który jest, jakby na to nie patrzeć, bardziej dochodowy niż gry singleplayerowe więc po prostu chodzi o gry multi. I wracamy do tego tweeta do tego tweeta, który tak naprawdę e, nakłonił mnie do nagrania tego filmiku i do aplikacji: tak? Guerilla Games w Amsterdamie. Twórca Horizon Zero Dawn szuk, szuka dewelopera Jawy, żeby wspierać ich ekipę technologiczną w projekcie o nieznanym tytule. I teraz można by powiedzieć, nie no to prawdopodobnie jest to jest niezapowiedziany Horizon Zero Dawn, ponieważ oficjalnie nie został zapowiedziany i mimo, że jakaś aktorka powiedziała, że to powstaje, to wiemy, że powstaje, tak jak wiemy, że powstaje go do War dwójka, wiemy, że koncepcyjnie przynajmniej powstaje kolejny wiedźmin, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie złote jaja nagle nie są zasopywane w popiele i nikt o nich nie zapomina. Będą przynajmniej koncepcyjnie opracowywane kolejne części tych gier do momentu, aż studia będą gotowe, żeby pełną parą ruszyć w kierunku ścigania kolejnego wielkiego sukcesu. Ale przyglądając się temu ogłoszeniu o pracę, możemy dowiedzieć się, co osoba będzie ro robiła. Więc opierając się o Java, czy Javę, czyli Jawe, jak kto tam woli, będzie budowała rozbudowany system zarządzania backendem, czyli wszystkim tym, co dzieje się nie po stronie gracza, czyli nie jestem zbyt technologicznie ogarnięty w tym temacie, ale chodzi o zarządzanie po stronie serwera, czyli o możliwości modyfikowania, skalowania serwerów dla wielu jednoczesnych użytkowników. Co to znaczy wielu? Sześciu to jest wielu, dwunastu to jest wielu, 64 to jest wielu, setka, a może trzy tysiące. Wielu jednoczesnych użytkowników, więc mamy komponent sieciowy, który być może zwiastuje albo jakąś grę MMO, chociaż to by było dziwne z punktu widzenia Guerrilla, albo jakąś strzelankę sieciową. Mamy tutaj również system matchmakingów, turniejów, klanów i Leatherboardów, czyli drabin. Więc jeżeli spojrzycie na to w kontekście tego, jest to prawdopodobnie shooter. Skoro mamy matchmaking i turnieje, turnieje najlepiej się sprawdzają w przypadku gier, które mają dosyć małe oddziały, które takie jak Rainbow Six Siege pozwalają naprzeciw siebie ustawić dwie drużyny, w których gracze są bardzo jasno identyfikowalni, gdzie fani mogą cieszyć się, że nie wiem. Kenet jest w tej drużynie i zabił sześciu gości z drużyny przeciwnej i wygrali. Tak? Chodzi mi o to, że tu akurat wielu jednoczesnych graczy wcale nie musi oznaczać gry MMO. Może oznaczać setki graczy uczestniczących w tym samym momencie w infrastrukturze sieciowej, niekoniecznie na tej samej mapie. Oczywiście Battle Royale w świecie Kilzon nie jest wykluczone. Więc co mamy? Będziesz współpracował z projektantami gry, aby osiągnąć wizję. Gry. To jest bardzo ogólne stwierdzenie, no ale wiadomo, że tego typu współpraca jest konieczna. No, nie da się tego inaczej obejść. Będziesz pracował nad systemami, które będą pozwalały wprowadzać nowe ustawienia serwera bez ich wyłączania. To jest to, o czym mówiłem w swojej recenzji Antema, gdzie BioWare ma możliwość modyfikowania wielu funkcji czy wielu elementów gry bez wyłączania serwerów. Po prostu przełączając odpowiednie funkcje w swojej aplikacji, właśnie od strony administratora. I teraz, tak, proszę bardzo, integracja serwerów gry z usługą PlayStation Network i usługami. Trzeciorzędnymi. Prawdopodobnie chodzi tutaj o wewnętrzną sieć Guerilli, o usługi sieciowe typu Facebook, typu Twitter, być może Twitch. Twitch jest coraz większy, więc różne, różne usługi mogą się pojawić w grach, które będą budowały społeczność, więc jest tutaj bardzo duże pole do popisu. I oczywiście na bieżąco trzeba wprowadzać nowe technologie, kiedy zostaną wprowadzone przez twórców Java. I co ciekawe na samym końcu, jeżeli oprócz Java umiesz płynnie czy swobodnie posługiwać się językiem C, będziesz pomagał w integracji tych usług do klienta gry. Więc z całą pewnością mamy tutaj grę, która będzie miała bardzo, czy projekt, który będzie miał bardzo duży komponent sieciowy i wydaje mi się, że nie będzie to Horizon Zero Dawn. Wydaje mi się, że Guerrilla nie doda nagle trybu sieciowego do Horizon. Myślę, że to jest zupełnie nowy tytuł, niekoniecznie oparty w świecie Killzone. Po prostu nie wydaje mi się, żeby gracze chcieli kolejnego Killzona na premierę. Mogę się mylić. Spodziewałbym się czegoś bardziej zbliżonego do, do Rainbow Six Siege, być może w świecie Killzona ale nie mówiłbym tutaj o grze typowo singleplayerowej. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wydadzą Horizon Zero Dawn, wydadzą grę typowo sieciową i zobaczymy, w którym kierunku gracze pójdą. Więc jestem ciekaw waszej opinii, nie tylko na temat tego pierwszego odcinka, tego, jak mi to wszystko wyszło, pamiętajcie, bez żadnego tekstu, bez żadnego, no, nie, nie bez przygotowania, bo jak widzicie, to wszystko jednak zostało znalezione, zaznaczone, więc brawo dla mnie. W każdym razie linki do tych wszystkich materiałów znajdziecie oczywiście w opisie. Czekam na wasze opinie, czekam na Wasze komentarze. Zapraszam Was na Discord. Nie mam jeszcze nazwy dla tej serii, więc jeżeli macie jakiś pomysł, to z przyjemnością zapraszam. No a z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie dla mojego kanału, za interakcję w trakcie live streamów i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.